Dzień dobry Państwu. Są takie pytania, których, jeżeli nie zostałyby postawione, należałoby je wymyślić. Tak uważa Fiodor Dostojewski w swoim dziele Bracia Karamazow. Czytamy po rosyjsku. Tłumaczenie zawdzięczamy panu Aleksandrowi Watowi. Co to są za pytania? To są pytania, w których skupiają się wszystkie nierozwiązane historyczne przeciwieństwa natury ludzkiej na całej Ziemi. Więc pytania najważniejsze na świecie. Pytania o to, kim jest człowiek, kim jest ludzkość. Te pytania pierwszy raz zostały postawione, zgodnie z myślą Fiodora Dostojewskiego, w Ewangelii według świętego Mateusza, podczas kuszenia Jezusa. Przypominam, że to kuszenie nastąpiło po scenie, gdy Duch, a więc Bóg, powiedział podczas chrztu Jezusa w Jordanie, powiedział: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I potem ten sam Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Najpierw mówi, że Chrystus jest jego synem, a potem wydaje go w ręce diabła, w ręce szatana, w ręce swojego przeciwnika. Ten motyw będzie się powtarzał w Biblii, przynajmniej w historii Hioba. Wtedy, kiedy Bóg używa szatana jako testera, jako sprawdzacza tego, czy ktoś go naprawdę kocha, więc w jakimś sensie z nim współpracuje. Ale zanim zajmiemy się kuszeniem, tymi trzema wielkimi pytaniami, chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które może się narzucić czytelnikowi. Pytanie, które jest jakąś formą kuszenia, któremu poddaje nas Fiodor Dostojewski. Historia wielkiego inkwizytora i starca Zosimy. Czy nie jest to historia złego katolicyzmu, reprezentowanego przez kardynała, który pali ludzi na stosie, wielkiego inkwizytora i wspaniałego starca Zosimy? Pamiętajmy, że jest to wiek XIX. Prawosławie i katolicyzm nawzajem uznają siebie za heretyków. Zaczęło się to 8 wieków. To 8 wieków będzie się pojawiać w tym rozdziale Wielki Inkwizytor. Od tych 8 wieków zaczęło się panowanie wielkiego inkwizytora szatana. Ale równocześnie Dostojewski nie ulega takim prostym wizjom. On chce nam powiedzieć, że chodzi mu o postawy życiowe. Chodzi mu o postawę wielkiego inkwizytora i postawę starca Zosimy. Skąd taka myśl? On sam daje nam tego ślad. Najpierw Maksimow bodajże, mieszczanin, włościanin, nazywa starca Zosimę un chevalier parfait, czyli doskonałym rycerzem, a więc nawiązanie do cech świętego Franciszka, do jego pasji, gdy był młodzieńcem. I równocześnie Iwan Karamazow, wtedy, kiedy już opowiedział swoją historię, gdy wspomina starca Zosimę, nazywa go Pater Serafików, a więc ojciec seraficzny, doskonały. Ta miłość do zwierząt, którą reprezentuje starzec Zosima, to wspólne nauczenie miłości do całego świata. I to na koniec Dostojewski pyta słowami Aliuszy, skąd on wziął tę nazwę. Pater Serafików to określenie świętego Franciszka z Asyżu. A więc sam Dostojewski chce nam powiedzieć, że postawa starca Zosimy to jest postawa, która funkcjonuje w każdej religii, może funkcjonować w każdej religii, w każdym, w
w każdej sytuacji, w każdej kulturze, tak samo jak postawa wielkiego inkwizytora. Skąd on wziął to imię, pyta Aliosza wtedy, kiedy Iwan po raz kolejny powtarza to nazwanie, ten przydomek świętego Franciszka. A równocześnie Aliosza mówi do Iwana, czy ty idziesz, aby do nich przystąpić? Obawia się tego, a więc widzi w Iwanie postać przyszłego inkwizytora, tego, który może stać się inkwizytorem, jeżeli, tak jak on przypuszcza z jego słów, nie popełni w wieku 30 lat samobójstwa. I właśnie w ten sposób, demaskując tę pierwszą pokusę, której można ulegać, czytając wielkiego inkwizytora, wracamy do tego najważniejszego kuszenia, tego kuszenia, które zostało zawarte w Ewangelii. Treść kuszenia, taką, jaką przedstawia Fiodor Dostojewski, delikatnie różni się od tego, co jest zawarte w Ewangelii według świętego Mateusza. Ta różnica jest delikatna, ale jakże znacząca, jak Fiodor Dostojewski pogłębia rozumienie tego, co się wydarzyło na pustyni. Przeczytam najpierw ten fragment, ten dialog, pytanie i odpowiedź z Ewangelii, a potem od Fiodora Dostojewskiego i zobaczymy różnicę. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pustynia, Chrystus jest głodny, cierpi i wtedy kusiciel proponuje mu, aby zamienił kamienie w chleb. W tej Ewangelii jest jakby domaganie się od kusiciela, przez kusiciela, od Chrystusa, aby ten przekonał go. Przekonaj mnie, jakby mówił szatan, że jesteś Synem Bożym. Przekonaj mnie, że to, co usłyszałem, to, co wszyscy usłyszeli, tego ducha, który nad tobą mówił, że jesteś Synem Umiłowanym, że jest prawdą. I chodzi tu o przekonanie samego szatana, tak jak było u Hioba. Bóg chciał przekonać szatana, że Hiob jest kimś, kto będzie mu wierny mimo wszystko. Fragment kuszenia, tak jak go widzi Fiodor Dostojewski. Czy widzisz te głazy w nagiej, rozpalonej pustyni? Przemień je w chleby, a pójdzie za tobą cała ludzkość, jak trzoda, wdzięczna ci i posłuszna, chociaż wiecznie drżąca, że możesz odjąć rękę swoją i przepadną im chleby twoje. Ale nie chciałeś pozbawić człowieka wolności. Cóż to bowiem za wolność, pomyślałeś, jeśli posłuszeństwo kupione jest chlebem? Odparłeś, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale czy wiesz, że w imię tego chleba powstanie przeciw tobie duch ziemi i będzie z tobą walczył i pokona cię, i wszyscy za nim pójdą. Kilka ważnych myśli. Szatan chce tutaj, jakby wczuwa się w rolę Chrystusa, sugeruje mu, aby zmienił swoje nauczanie, bo według Dostojewskiego Chrystus przyszedł z obietnicą wolności, a wolność nie zakłada podporządkowanie się niewoli cudu, bo cud, wstrząsając człowiekiem, pokazując, że mamy do czynienia z czymś nieludzkim, w jakim sensie nas podporządkowuje. Dlatego Chrystus nie chciał tego. Chrystus, który przychodzi z ideą wolności, według Fiodora Dostojewskiego, przychodzi z obietnicą wolności w wersji oryginalnej, jest z obietem swobody. Obiet to jest z jednej strony obietnica, ale to również ślub. Ślub bezżeństwa, ślub czystości to też jest obiet. A więc Chrystus przyszedł ze ślubem wolności, więc z jakimś zobowiązaniem, którego
inni nie rozumieją i nie potrafią zrozumieć, bo to jest coś, co wymyka się jakiejkolwiek możliwości rozumienia. I kilka myśli z tym związanych. Pierwsza, a więc cud, który sprzeciwia się wolności. Jeżeli chcemy być wolni w swojej wierze, to nie oczekujmy cudów. Bardzo ważna myśl. Dzisiaj ten cud chleba, ta walka o chleb, zamieniła się w walkę o uznanie. W naszej kulturze, w krajach, w których żyjemy, w Europie, nie brakuje już chleba, raczej ludzie nie głodują. Ten socjalny poziom jest w jakimś sensie zabezpieczony, tak, że nie głodują i nie umierają z zimna i głodu, ale głodują z powodu uznania i to uznanie nawzajem jest tym, co człowieka nowoczesnego najbardziej boli, jest tym chlebem, którego potrzebuje na co dzień. Drugi punkt to bardzo ważny z tego tekstu, to to, że ludzie chcą, aby wszyscy uznali to, w co oni wierzą. A więc chcą, aby pójść za chlebem. Jak to się dzieje, że człowiek, który urodził się wolnym, a więc człowiek, który otrzymał dar wolności, a więc nie może uciec od wolności, człowiek może najwyżej tę wolność komuś oddać, powierzyć, bo on sam jest stworzony człowiekiem wolnym według inkwizytora, jest stworzony nie tyle wolnym, co buntownikiem. To pomniejszenie tego daru wolności jest znamienne dla inkwizytora i wszystkich tych, którzy tymi inkwizytorami zechcą być. Pójść za chlebem to nie oznacza miłość. Jaka jest ta miłość wynikająca z tego, że ktoś daje nam chleb i chce, abyśmy za nim poszli? Bardzo często jest tak, że i mówi o tym starzec Zosima, że jest taka miłość, opowiada o tym w przypowieści o lekarzu. Przeczytam, bo jest to bardzo ważny tekst. Kocham ludzkość, mówił, ale dziwię się sobie. Im bardziej kocham ludzkość, tym mniej kocham ludzi, to znaczy każdego człowieka z osobna. W marzeniach, powiadał, dochodziłem nieraz do dziwnych pomysłów. Chciałem służyć ludzkości i może istotnie dałbym się ukrzyżować za ludzi, gdyby zaszła potrzeba. A mimo to 2 dni nie potrafię przeżyć z kimkolwiek w jednym pokoju. Wiem o tym z doświadczenia. Niech się kto zbliży do mnie, a już osobowość jego przygnębia moją ambicję i krępuje moją swobodę. Przez 1 dobę mogę znienawidzić najzacniejszego na świecie człowieka. Tego za to, że za długo trawi czas przy obiedzie, drugiego za to, że ma katar i ciągle wyciera nos. Staję się, mówił, wrogiem ludzi, ledwo się do mnie zbliżają. I zawsze tak się jakoś zdarzało, że im bardziej nienawidziłem poszczególnych ludzi, tym goręcej kochałem całą ludzkość. Drugi człowiek może być ograniczeniem naszej wolności. Drugi człowiek to fizyczność, która zajmuje jakąś przestrzeń, jakąś miejsce. I zajmując to miejsce, w jakimś sensie może nas ograniczać. I właśnie na tym polega wolność, że my to miejsce możemy zajmować i że inni. I miłość do drugiego człowieka jest miłością bardzo trudną. To jest miłość, którą starzec Zosima nazwie miłością czynną, a więc tą miłością codzienną, gdzie trzeba się trudzić. Wielki inkwizytor to jest właśnie ktoś i wielkimi inkwizytorami są właśnie ci, którzy kochają całą ludzkość, ale potrafią nienawidzieć konkretnego człowieka. Kochają całą ludzkość w imię tej miłości, tak się usprawiedliwiają, gotowi są zabijać konkretnych ludzi, którzy tej wielkiej idei, tej miłości marzycielskiej, jak to starzec Zosima nazwie, są gotowi na śmierć, na zabijanie. Ten chleb ma sprawić, że
Ludzie pójdą za Chrystusem. Taka jest rada wielkiego inkwizytora. Jaka jest rada starca Zosimy? Starzec Zosima uważa, że trzeba patrzeć na najpierw na tych najbiedniejszych. W imię ludzkości trzeba zabić tych najbardziej aktywnych, tych, którzy przeszkadzają, tak uważa wielki inkwizytor. Natomiast starzec Zosima w rozdziale, kiedy spotyka się z babami, z kobietami, to są przede wszystkim kobiety, chce mówić o chlebie nie tym ziemskim, bo te osoby, z którymi się spotyka, te, którym udziela porad, to nie są osoby, które przyszły żebrać o pomoc. Wręcz przeciwnie, jedna z tych kobiet przynosi kilkadziesiąt kopiejek, groszy i prosi o przekazanie komuś biedniejszemu od niej. A więc nie chodzi tu o chleb materialny, chodzi o ten chleb. Chrystus w Ewangelii napisał, że nie samym chlebem żyje człowiek. Wielki inkwizytor przeciwstawia chleb ziemski chlebu niebieskiemu. Uważa, że one stoją w jakiejś sprzeczności, że zmuszając ludzi do wyboru chleba niebieskiego, a więc tej wolności, zmusza się ich do porzucenia tego chleba ziemskiego. Bo ludzie przychodzą do niego, do starca Zosimy, po chleb niebieski. To są osoby nieszczęśliwe, wdowy, wdowa, która zabiła swojego męża i przyszła męża, który się nad nią znęcał, był chory, ona wykorzystała sytuację i zabiła go. I przyszła po rozgrzeszenie. Boi się swojego grzechu, boi się tego, co zrobiła. I co słyszy od starca Zosimy? Słyszy, że nie bój się, byleby nie uschła skrucha twoja, idź w pokoju. Starzec Zosima nie tylko ją posyła w pokoju. Kolejna wdowa Chochłakowa cierpi z powodu niewiary w życie przyszłe. Starzec radzi jej praktykować miłość czynną, tę codzienną, tę trudną, tę, która się często nie udaje, która jest miłością niewdzięczną, bo w ten sposób ona zacznie wierzyć w życie przyszłe. Paradoks. Codzienne, małe, drobne uczynki na rzecz konkretnego człowieka mają dawać nadzieję, właśnie nadzieję na życie przyszłe, na jakąś nieśmiertelność. Starzec wraca tym, którzy utracili nadzieję. Wraca tę nadzieję matce, która nie wierzy, że syn jej żyje, że wróci do niej, że napisze. Mówi, żyje, wróci, bądź spokojna. Uspokaja opętaną. Do matki, która straciła syna, Aliosze, mówiłem już o nim, do tej matki on mówi, aby wróciła do swojego męża, aby nie zakłócała spokoju tego synka, który umarł i patrzy na nich z nieba. I ten komunikat dla tej kobiety jest właśnie tym, na który czekała. Ma iść z pokoju, wrócić do kogoś, kto ją kocha, do swojego męża. Wielki inkwizytor również uważa, że potrzebny jest chleb niebieski, tyle że tym chlebem niebieskim jest sumienie. I to sumienie to jest to, co jest... Może przeczytam ten fragment, bo jest to fragment bardzo ważny. A więc sumienie. Sumienie mamy tutaj, dobrze. Powiadam ci, zaiste najbardziej męczącą troską człowieka jest to, znaleźć kogoś, komu można jak najprędzej oddać dar wolności, z którym ta nieszczęsna istota się rodzi. Zaś nad wolnością ludzi zapanuje ten, kto uspokoi ich sumienie. A więc chleb, ten chleb niebieski, ci ludzie, którzy przychodzili do starca Zosimy, przychodzili
Dlatego, że dręczyło ich sumienie, że dręczyły ich brak tego chleba niebieskiego, nadziei, pokoju, tej czynnej miłości. I ten sumienie, chleb był wielkim, niewątpliwym sztandarem. Dasz chleb i człowiek się pokłoni, albowiem nie ma nic bardziej niewątpliwego nad chleb. Jeżeli jednak kto inny opanuje jednocześnie sumienie człowieka, człowiek porzuci nawet twój chleb, żeby iść za tym, kto znęci jego sumienie. Słowo znęci, obolstit, w oryginale oznacza również stare znaczenie uwiedzie, a więc uwodzenie sumienia ludzkiego. Jak to się dzieje, że wielki inkwizytor uwodzi sumienie ludzkie? Robi to w ten sposób, że pozwala człowiekowi grzeszyć. To odbiera mu jego wolność do decydowania o tym, co dobre i co złe. To teraz wielki inkwizytor będzie decydował, co jest dobre lub złe. I człowiek, dla którego wolność według niego jest męką, chętnie tę wolność sumienia, tę wolność decydowania, co jest dobre i złe, tę wolność niezależnego sądu chętnie odda. Czy tak jest naprawdę? Czy o to chodzi? Wydaje się, że te diagnozy wielkiego inkwizytora są bardzo przekonujące, bo przecież na co dzień mało spotykamy ludzi, którzy chcą naśladować Chrystusa. Wielki inkwizytor uważa wręcz, że to naśladowanie jest jakimś przekleństwem. To ono sprawia, że ludzie, chcąc być wolni, nie potrafią podzielić chleba. I to wielki inkwizytor uważa ludzi za niegodnych tego daru wolności. Uważa, że nie zasłużyli na ten dar wolności. Uważa, że Chrystus, dając człowiekowi dar wolności, uczynił ich nieszczęśliwymi, że przecenił ich, że dał im ten dar, na który nie zasłużyli, na ten dar, na którego nie dorośli, że jest to raczej dla nich przekleństwo niż dar, że w ten sposób jakby zakpił sobie z nich. Kolejny fragment. Wielki inkwizytor liczy na to, że ludzie to w końcu zrozumieją i sami przyniosą mu swoją wolność, wielkiemu inkwizytorowi i tym, którzy tymi wielkimi inkwizytorami chcą być. Zrozumieją wreszcie sami, że wolność i chleb ziemski pod dostatkiem dla każdego. Nie dadzą się pogodzić, albowiem nigdy nie potrafią rozdzielić go między siebie. Przekonają się również, że nie mogą być nigdy wolni, ponieważ są słabi, występni, nędzni i zbuntowani. Ponieważ są słabi, nędzni i zbuntowani. To, że ci ludzie, którzy przychodzą do starca z Osimi, są słabi, nie ulega wątpliwości. Przychodzą dlatego, że są słabi. Ale przychodzą nie po chleb ziemski, lecz po chleb niebieski. To są biedni ludzie, ale nie tego oczekują, nie to ich boli, nie to jest ich głównym zmartwieniem. Ich głównym zmartwieniem jest właśnie ten chleb niebieski, jest to sumienie, ta decyzja o dobru i złu, ta nadzieja, której jej brakuje. Wielki inkwizytor nie szanuje ludzi. Wielki inkwizytor uważa, że w swojej masie są kimś, kto nie jest wart tego, kimś, kto nie jest wart wolności, że ta wolność ich obraża. Uważa, że takich słabych, małych ludzi należy okłamywać. I właśnie to jest oprócz tej miłości ludzkości i nienawiści konkretnego człowieka, to jest cechą każdego wielkiego inkwizytora. Okłamywać. Będą okłamywać.
będą okłamywać, a wówczas dobudujemy do końca ich wieży, bo buduje ten, kto da jeść, my zaś tylko damy im jeść w imię Twoje i skłamiemy, że w imię Twoje. A więc skłamią, że będą dzielić chleb w imię Boże, bo nie o taki chleb przecież Chrystusowi chodziło. Skłamią po to, aby uspokoić sumienia ludzkie. Skłamią po to, aby sami zyskać w ich oczach to uznanie, o które ludzie walczą. Dalej, będą nas podziwiać i czcić jako bogów za to, że stanowszy na ich czele, zgodziliśmy się znosić za nich wolność, której się zlękli, i panować nad nimi, tak nieznośna w końcu stanie się dla nich wolność. My jednak powiemy, że jesteśmy posłuszni Tobie i panujemy w imię Twoje. Oszukamy ich ponownie, albowiem już nie dopuścimy Cię do Ciebie. To oszustwo będzie naszym cierpieniem, albowiem będziemy musieli kłamać. Dalej, najbardziej to męczący, nieustanny frasunek człowieka, mając wolność szukać czym prędzej tego, przed kim można się pokłonić. Dalej, albowiem frasunkiem tych nieszczęsnych istot jest nie tylko szukanie tego, komu by się ten lub ów mógł pokłonić, lecz znalezienie tego, w którego by wszyscy uwierzyli i wszyscy mu się pokłonili. I to koniecznie wszyscy razem. Właśnie ta potrzeba powszechności, pokłonienia się jest najistotniejszą męką każdego poszczególnego człowieka i całej ludzkości od zarania wieków. Ta potrzeba, aby pokłonić się komuś, jest potrzebą wynikającą ze strachu przed wolnością. Człowiek wolny nie musi się przed kimś kłaniać. Nawet jeżeli to będzie czynił, to człowiek wolny nie dba o to, czy czyni to sam, czy czyni to w grupie. Robi to z głębi swojego serca. Ale wielki inkwizytor uważa jednak, że, cytuję, powiadam ci, zaiste najbardziej męczącą troską człowieka jest to, znaleźć kogoś, komu by można jak najprędzej oddać dar wolności, w którym ta nieszczęsna istota się rodzi. Zaś nad wolnością ludzi zapanuje ten, kto uspokoi ich sumienie. Wielki inkwizytor uważa, że Chrystus krzywdził ludzi. Przyszedł po to, aby ich zbawić, a przecież przyniósł im dar, do którego nie dorośli. Wielki inkwizytor uważa, że ci, którzy są w stanie naśladować Chrystusa, którzy są Jego godni, to są ci nieliczni, wybrani, których uważa za bogów, bo tylko nieliczni potrafią stać się wolnymi, spełnić Jego wymagania dotyczące miłości, tej miłości wolnej, miłości nie zgwałconej, cudem tej miłości, która nie jest wymuszona. Chrystus dając wolność, Chrystus odrzucając te trzy pytania, odrzuca równocześnie to, co według inkwizytora jest najważniejsze, a więc cud to danie chleba. Ten cud, który ludzie sami gotowi są sobie stworzyć, jeżeli go zabraknie na zewnątrz, bo ludzie pragną bardziej cudu niż Boga, który ten cud czyni, więc sami stwarzają sobie według Dostojewskiego swoje własne cuda, sami się nimi zachwycają, sami się temu cudowi poddają. Drugim takim kuszeniem, drugą wizją, drugim obrazem człowieczeństwa to jest ten, gdy Chrystus został postawiony na dachu świątyni i kusiciel powiedział do niego, przeczytam już bezpośrednio tekst Fiodora Dostojewskiego, bo w tekście biblijnym znów jest to domaganie się uznania. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to rzuć się. Przeczytam tak, jak interpretuje to Fiodor Dostojewski. Kiedy straszliwy i mądry duch postawił cię na dachu świątyni i powiedział, jeśli chcesz wiedzieć, czy jesteś Synem Bożym, to rzuć się w dół, albowiem napisane jest, że aniołom swoim rozkazał o tobie,
i będą cię na ręku nosić, abyś snać nie obrażał kamień nogi swojej, a wówczas dowiesz się, czy jesteś Synem Bożym i dowiedziesz, jaką jest twoja wiara w Ojca Twego. Tu w Biblii szatan chce, aby Chrystus przekonał go, że jest Bogiem, bo przecież aniołowie będą go nosić. U Fiodora Dostojewskiego szatan zakłada, że Chrystus wątpi, bo cóż to byłoby zakuszenie, jeżeli nie byłoby zwątpienia, tego zwątpienia, którego symbolem jest modlitwa w ogrodzie oliwnym. Wówczas dowie się, czy jesteś Synem Bożym, a więc przecież Chrystus przed chwilą usłyszał od Ojca, od Ducha, że jest Synem Bożym. I wtedy dowiedziesz sam sobie, że jesteś godzien swojego Ojca, a więc Boga. Szatan uważa, że to, że się nie rzucił w dół Chrystus, to świadectwo Jego boskości, ale równocześnie to świadectwo tego, że przyszedł Chrystus tylko dla wybranych, dla nielicznych. Wielki inkwizytor nie zgadza się z jego wizją człowieka, tę wizją człowieka wielkiego, człowieka, który powinien dążyć do wolności, któremu stawia się wymagania, który powinien starać się być kimś wolnym, starać się być jak Bóg, jak obraz, który może naśladować Chrystusa, a przynajmniej, tak jak starzec z Ościma, w miłości czynnej powinien do tego dążyć choćby małymi kroczkami codziennymi, małymi, poprzez małe upadki, zniechęcenia, małe, drobne, codzienne czyny. Wielki inkwizytor mówi, ale i w tym zbyt wysokim miałeś mniemanie o człowieku, który jest przecież niewolnikiem, chociaż się buntuje. A więc wolność to nie jest prawdziwa wolność, to jest tylko bunt kogoś, kto jest dzieckiem, kto jest kimś niedorosłym, kto otrzymał dar nie ponad swoje siły, dar, którego nie jest godzien. Dalej. Spójrz i sam osądź sam, oto minęło 15 wieków, idź popatrz na nich, kogoż to powołałeś ku sobie, przysięgam, człowiek jest słabszy i nikczemniejszy niż myślałeś. Czy może on zrobić to, coś ty zrobił? Tak więc go ceniąc, postępowałeś z nim bez litości, albowiem zbyt wiele od niego wymagałeś. I kto? Ty, któryś ukochał go bardziej niż siebie. Gdybyś go mniej cenił, mniej byś odeń żądał, byłbyś zatem bliższy miłości, albowiem ulżyłbyś jego brzemieniu. Słaby jest i podły. Człowiek jest słaby i podły i wymaganie od niego czegoś wielkiego, wymaganie od niego miłości Chrystusa jest gestem okrucieństwa ze strony Chrystusa. Tak uważa wielki inkwizytor. Tak uważą ci wszyscy, którzy każą nam pogodzić się z czymś małym, pogodzić się ze swoją słabością, nie stawiają nam jakichś wysokich celów, nie starają się, abyśmy rośli, choćby codziennie, choćby po kroczku. I ci ludzie, którzy, jak wielki inkwizytor, godzą się z małością ludzką, na niej bazują, na tej miłości ludzkiej chcą budować swoje bycie inkwizytorem, a więc tym, który bada. Inkwizycja to jest badanie. Tym, który bada, który szuka, który udziela odpowiedzi na pytanie. On uważa, że to właśnie on kocha ludzi bardziej i ludzkość. Czy nie kochaliśmy człowieka z taką pokorą, uświadamiając sobie jego niemoc, miłośnie zmniejszając jego brzemię i pozwalając jego słabej naturze nawet grzeszyć, ale z naszym przyzwoleniem? Po cóżeś przyszedł nam przeszkadzać? Chrystus przyszedł przeszkadzać tym, którzy chcą człowieka uczynić, chcą, aby człowiek pogodził się z tym, kim jest. To prawda, że ludzie bywają słabi. Wielki inkwizytor jest bardzo przekonujący w tych tekstach z Dostojewskiego.
kiedy go czytamy, to wydaje się, że tak, rzeczywiście, tacy są ludzie. Ale równocześnie ta idea Chrystusa to domaganie się, aby człowiek był kimś wielkim, tak jak On. To przecież ono sprawia, że ludzkość się rozwija. To ono sprawia, że rośnie nasza wrażliwość. Być może i przestępstwo rośnie, ale rośnie również coraz bardziej nasze rozumienie tego, kim jesteśmy, tego, co nas otacza. I kolejna pokusa. Szatan pokazuje Chrystusowi wszystkie królestwa. I to jest pokusa, którą to jest pokusa władzy. I tu właśnie Fiodor Dostojewski pisze, dokładnie 8 wieków temu przyjęliśmy z jego rąk to, coś ty z oburzeniem odrzucił, ów ostatni dar, który ci był ofiarował, pokazując ci wszystkie królestwa ziemskie. Przyjęliśmy od niego Rzym i miecz Cezara i głosiliśmy się cesarzami ziemi, jedynymi cesarzami, chociaż dotychczas jeszcze nie zdążyliśmy doprowadzić naszego dzieła do końca. Te 8 wieków to jest 1054. Świątynia Hagia Sofia, dzisiaj meczet w Konstantynopolu, dzisiaj w Istambule. Na ołtarzu w tej świątyni została położona bulla legata papieskiego, papież już nie żył. Ta bulla została spalona. Legat papieski wyklął, obrzucił anatemą Kościół wschodni obrzucił anatemą katolicki. Kościół katolicki, a więc katolikos powszechny, więc ten, który stara się być powszechnym, ma pretensje do bycia jedynym powszechnym, obowiązującym wszystkich. Kościół prawosławny, ortodoksa, więc ten, który uważa, że ta jego przekonania, jego rytuał jest tym prawidłowym, tym jedynym, tym najważniejszym, jedynym najprawdziwszym. Obie te religie tak naprawdę różnią się niewiele, ale to ludzie sprawiają, że się poróżnili, to inkwizytorzy sprawili, że poróżnili te dwa kościoły. Stąd te 8 wieków, skąd ta władza. Po co to robią? Po co chcą przejąć władzę? Po co wielcy inkwizytorzy przyjmują od szatana władzę? Po to, aby uszczęśliwić ludzką. Ludzkość zabijając po drodze tych, którzy temu szczęściu stoją na drodze. Zabijając fizycznie, unicestwiając, wyrzucając z życia społecznego. Taki jest ich cel. Dlatego, że ich wyobrażenie o człowieku jest wyobrażeniem być może zgodnym z szeroką rzeczywistością, bo człowiek chce się pokłonić. Czytam. Przyjąwszy trzecią radę potężnego ducha, dokonałbyś wszystkiego, czego szuka człowiek na ziemi, który chce wiedzieć, przed kim się pokłonić, komu poruczyć swoje sumienie i w jaki sposób wreszcie połączyć się niezawodnie we wspólne i zgodne mrowisko, albowiem potrzeba powszechnego zjednoczenia jest trzecią i ostatnią udręką człowieka. Zawsze cała ludzkość dążyła do form powszechności. Chrystus nie chciał być władcą wszystkich, nie chciał być władcą, który wymusza siłą swojego cudu, siłą swojego boskości, swojej boskości wymusza posłuszeństwo. Ludzie przez to według inkwizytora są nieszczęśliwi. Czy taka jest prawda o ludzkości? Wielki inkwizytor ma swój plan na to, jak stać się cesarzem, władcą i sumienia, i człowieka. Chce mu pozwolić grzeszyć. Ważne, aby za jego zgodą. Chce mu pozwolić przejąć pełną kontrolę nad życiem człowieka. Chce odebrać mu wolność, pozwalając mu na to, co sprzyja jego słabości, godząc się z jego słabościami.
chce to dla władzy, ale równocześnie każdy wielki inkwizytor, czy jest to inkwizytor taki jak wielkiej w Sewilli, w Hiszpanii, czy jest to polityk, który chce władać innymi, czy przywódca religijny, polityczny, społeczny, to często on rozumie swoją misję jako poświęcenie właśnie dla tej ludzkości. Dlaczego? Najbardziej męczące tajemnice ich sumienia wszystko zaiste, wszystko nam zwierzą. My zaś wszystko rozstrzygniemy i uwierzą w nasze wyroki z radością, albowiem uwolnią ich ono od wszelkiej troski, straszliwych mąk osobistego i swobodnego rozstrzygania. I wszyscy będą szczęśliwi, miliony istot prócz setki tysięcy tych, którzy im będą przewodzić, albowiem my, tylko my, strzegący tajemnicy, tylko my będziemy nieszczęśliwi. Będą tysiące milionów szczęśliwych niemowląt i 100 tysięcy cierpiętników, którzy wzięli na siebie przekleństwo poznania dobra i zła. Przekleństwo poznania dobra i zła jest równocześnie tym pierwszym czynem, tym pierwszym darem wolności. Człowiek w raju, decydując się sprzeciwić Bogu, pierwszy raz skorzystał ze swojej wolności. Była to wolność negatywna, ale wolność jest również wolnością do tego, aby powiedzieć nie, również Bogu. I to sam Bóg taką zdolność, taką wolność człowiekowi przyniósł. Na czym polega istota bycia inkwizytorem? To uznanie, że te wielkie ideały, które przyniósł Chrystus, miłości, która nie domaga się wdzięczności, tak jak będzie mówił o tym Zosima w rozmowie z wdową Chochłakową, tej miłości, która jest miłością codzienną, miłością drobnych kroczków, tą miłością, która jest miłością tego drugiego człowieka, który stoi obok i ogranicza naszą przestrzeń, denerwuje nas, bo jest jakąś fizycznością, która narusza nasze granice. Ten człowiek, który jest inkwizytorem, uważa, że człowiek nie jest wart tych wielkich ideałów Chrystusa. Bardzo ważny fragment. Wiedz, że i ja byłem na pustyni, że i ja żywiłem się szarańczą i korzonkami, że i ja błogosławiłem wolność, którą ofiarowałeś ludziom, że i ja sposobiłem się do pocztu Twoich wybrańców, do grona potężnych i silnych, aby dopełniła się liczba. Ale opamiętałem się i nie zechciałem służyć szaleństwu. Te wielkie ideały są przez inkwizytorów uważane za szaleństwo. Dalej, zawróciłem i przystałem do tych, którzy poprawili Twoje bohaterstwo. Nauka Chrystusa według inkwizytorów wymaga poprawy. To oni mają zdecydować, jak ona będzie wyglądać, i okłamią nas, że robią to w Jego imię. Odszedłem od dumnych i wróciłem do pokornych, gwoli szczęścia tych pokornych. Poświęcenie, na które się zdobył wielki inkwizytor, nie jest tym poświęceniem, które ludzie oczekują. Bo każdy z nas może się stać tym konkretnym, tym człowiekiem, którego można spalić na stosie. Wielki inkwizytor zapowiada Chrystusowi, z którym rozmawia w więzieniu, że jutro spalę cię na stosie. I każdy inkwizytor jest gotów w imię swojej miłości marzycielskiej ludzkości, a więc tej miłości wymyślonej, wydumanej, spalić konkretnego człowieka, zniszczyć go, pozbawić godności. Dlatego, że wolność jest ciężarem również dla wielkiego inkwizytora. Ta wolność sprawia, że nie może władać innymi ludźmi, że nie może być tym cierpiętnikiem, bo tym, co kocha najbardziej, jest on sam. Dziękuję.